Może się wydawać zadziwiające to stwierdzenie Jezusa, że nie ma większego od Jana chrzciciela. Co jest w nim takiego szczególnego, co czyni go wielkim, większym od innych? Jan chrzciciel był ascetą, nosił skórę, wielbłądzią, jadł szarańcze, nie był gwiazdą, nauczał gdzieś na uboczu, nie w wielkim mieście. Co czyni go tak naprawdę wielkim? Wielkim go poddanie się woli Bożej. Jest wielki, ponieważ poddał się temu, do czego wzywał go Bóg i wypełnił swoje powołanie. Do tego stopnia, że był gotów sam osoby powiedzieć, że, że potrzebuje się umniejszać, żeby, żeby Bóg, żeby Jezus stał się coraz większy, by go nie przesłonić. Prośmy dzisiaj Pana Boga o to, by, by nam serce takie gotowe do tego, by wypełniać wolę Bożą że to jest droga do świętości, do szczęścia, do tego, byśmy tak jak Jan stawali się wielcy.